robiłem wam smaka. Sorry, to się nazywają szyszki. Taka moja fantazja, ponieważ za 2 dni wychodzę już na scenę na Mistrzostwa Polski i mam zamiar właśnie coś takiego zjeść po zejściu ze sceny. Chodziło za mną to bardzo długo i uważam, że cholera jasna zasłużyłem. Zapieprzałem kawał czasu i zasłużyłem na takie małe główienka. W zeszłym roku zaczynałem relację od wizyty w sklepie po słodycze. Dzisiaj sam sobie zrobiłem poniekąd słodycze, które będę jadł. Cóż, no, zapraszam was do oglądania. Forma jest według mnie bardzo dobra, więc mam nadzieję, że uda się tam powalczyć na zawodach. Oglądajcie! Siema agresywne. Nie wiem, co agresywne. Siema agresywnie zmasowani. Słuchajcie, jesteśmy w drodze na weryfikację, która przebiegnie szybko, sprawnie, bo limit zrobiłem już w domu, więc nie spodziewam się jakichkolwiek ekscytacji, jak to miało miejsce na innych zawodach. W sensie co roku się zawsze stresowałem, czy uda mi się tą wagę zrobić, jak nie zmierzą. Nie, tutaj przygotowałem się już na najniższy wzrost, jaki mi kiedykolwiek przyszło mieć. No i tyle, waga zrobiona, zadowolony jestem. Ponadto zobaczcie, jakie piękne kobiety jadą tutaj z nami. Ze mną w zasadzie. Sandrunia prowadzi, żebym ja mógł sobie odpocząć jeszcze. Scyzoryk, tak na mnie wołają, gdzie spoza mego miasta pewnie oni rację mają. Wiecie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy już w Kielcach, idziemy się zważyć. Siema, ja już jestem po weryfikacji, waga pokazała 81,400, rekordowo nisko, wzrostem się już nawet nie przejmowałem, nie naciągałem się, bo przy takiej wadze to naprawdę miałem mały zapas. No jestem zadowolony, właśnie zjadłem ryż, który czekałem od samego rana, bo zjadłem tylko śniadanko, teraz jedziemy do hotelu, brodzowić się i tyle, jutro zawody z rana, a potem mała wyżerka przez 2 dni z moją piękną narzeczoną i szykowanie się na kolejne zawody, prawdopodobnie w Czechach, dajmy Cup. Moi drodzy, pokój przed startem kulturystów. Syf, ryż, shakery, masła, kurczaki, wafle ryżowe, białka. Rafał sobie leży, Sara też leży, jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Zaraz, wiem. No właśnie, brązowienie. No, co tu jeszcze mamy? Syf. O, kufarek Sandry, bo ona no dzisiaj też, znaczy dzisiaj, jutro w pracy też ma 2 osoby do malowania. W niedzielę ma ile tych osób? 4 do malowania? 3. Więc no jest kawał roboty niestety dla niej. Tak samo. No a Rafał, jak tam samo poczucie? No lepiej, jak było. No. Wczoraj umierałem, a dzisiaj już jest lepiej. Musimy powiedzieć wam, że Rafał zachorował. Jest no, przeziębiony niestety. No. I się kurnie. No, zobaczymy, jak to wpłynie na formę. Ogólnie na razie jest forma dobra, no ale zobaczymy jak jutro. O, sucho. Sucho. Wiecie, kto nas odwiedził? Karol, jak forma? Startujesz dzisiaj? Nie daję formie, to lepiej powiedz, co to robić w nocy tutaj. Mieszkam za ścianą. Wybrać się spałem tylko 2 godziny, bo zastanawiam się, to co tu chodzi. 3 razy seks w nocy, kto to widział? Człowieku, przed zawodami? A Sandry nie było w pokoju. Matko. O, jak ten Karol? No jestem zmęczony, wyobraźcie sobie, jestem potwornie zmęczony, zapadam jakieś choróbsko. Na zewnątrz słota i deszcz, mieliśmy robić cardio w 5 godzinie, ale niestety nie udało się. Olej kardio. Dobra. Jeśli trzymiemy kciukasy za Michaela, pamiętajcie. Przyda się. Mistrzostwa Polski. Czuję,
Mistrzostwa Polski. Te bąki śmierdzą Mistrzostwem Polski. Co jadłeś wieczorem w ogóle, przyznaj się? Ryż z kurczakiem. Tak, ja tu czuję jakieś masło orzechowe, jakieś chrupki, kurczę. Było masło. No, nos mnie nie myli, mam tego nosa, wiecie, dużego arabskiego, mam te smaki, wszystkie zapachy, rozkminy. Organizacja perfekta. Jak wam się podoba organizacja zawodów? Ekstra, lustra są. Ciepło w nogi. Chociaż buty mam. Tak, wykładziny, wszystko fajnie. Jest czysto. Mistrzostwa Polski zawsze są dobrze zrobione. Naprawdę. Już czuć oliwkę. Zapach bronzera. Dokładnie. Ja już jestem gotowy, posmarowany, naoliwiony. Teraz zacznę się grzać, czyli robić pompkę tak zwaną. No i tyle, dajemy z siebie 100% na scenie. Obsada jest bardzo mocna, bo 30 zawodników ma w kategorii. Do tego naprawdę utytułowane nazwiska. Zobaczymy, co to będzie. No, powiem szczerze, niektórych zawodników się nie spodziewałem, że wystartują, a tu taka niespodzianka. Naprawdę to jest czołówka światowa, więc no, każde miejsce tutaj będzie dobre. I tyle, no co mogłem zrobić, to zrobiłem. Teraz pozostawiamy wszystko scenie do zweryfikowania. Tak jak wspominałem, jest 30 zawodników, ustawili nas w dwóch szeregach, no multum ludzi. 45 Tutaj już jest kolejne ujęcie z półfinałów, czyli półfinałowa 15. Udało mi się wejść do pierwszego porównania, co z reguły, chociaż no nie zawsze, świadczy o tym, że powinienem wejść do finału. I tak jak mówiłem wcześniej, udało mi się wejść do finałowej szóstki, co jest nie lada osiągnięciem, bo na 30 zawodników to naprawdę jest już coś. Zwłaszcza, że tak jak tutaj widzowie i nawet sędziowie mówili, poziom jest naprawdę europejski. Posłuchaj bez wymówek, banan od ucha do ucha. Podkręca muzyka, dzisiaj lecę ostro. Mocny trening my tu prowadzimy, bracie, siostro. Kocham te ćwiczenia rekreacyjne, rzemiosło. Ostra pompa, dziś drużyna działa całopolską. Pompa, dzisiaj na tej siłce ostra pompa. To nie spontan, to codzienna praca, tak wygląda. Widzisz efekt, kiedy samodyscyplina mocna. Defekt zostaw i na siłce wzmacnia się od podstaw. Takie rzeczy, trening siły ze słabości leczy. Nie zaprzeczy. Tutaj same się nie zrobią plecy, nie dla hecy i nie dla tych, którzy ruchem gadzą. Cisnę twardo, plan ten ustalony, uwierz, wiem, że warto. Mam czas na to, by zawzięcie znów przerzucać ci żelazo. Robię siłę, wytrzymałość, a na koniec dodam kardio. Kiedy spalasz sobie jointa, ja wypalam 100 kalorii. Nie było samo zaparcia, potem zastro to was boli. W miejscu stoisz, rzuć to wzmocni ciało, jakby walczy gym. Oto drużyny, o sile siłowni, kilka mocnych rymów. Jest rozpiska, plan i chęci, jak masz to daj suplementy. Rosnę siłę, wciąż zawzięty. Bodybuilding nieprzeciętny, brak czasu na fanaberie, ani na przedwczesne ferie. Masz tu jeszcze jedną serię, dasz radę, masz sobie werwę. Pasjonaci gymu, kocham te treningi. Ostra pompa, cały sezon da mocne wyniki. Praca nad sylwetką rzeźbi, także twój hard ducha. Weź posłuchaj, bez wymówek, banan od ucha do ucha. Podkręca muzyka, dzisiaj lecę ostro. Mocny trening, my tu prowadzimy, bracie, siostro. Kocham te ćwiczenia rekreacyjne, rzemiosło. Ostra pompa, dziś drużyna działa całą Polską. Dowolne pozy, dowolne. I teraz na sam koniec przyszła chwila na mój układ.
Michał Żumło. Najważniejszy moment zawodów, czyli dekoracja. W głowie milion myśli. Zastanawiam się tylko, żeby nie być szóstym i czwartym. To najgorsze miejsce dla zawodnika. Czekam z niecierpliwością na ogłoszenie. Miejsce piąte zajął zawodnik z numerem 46 Paweł Jędras, PST Otynia. Miejsce czwarte zajął zawodnik z numerem 63 Michał Ciszewski, Wilim Starowice. Miejsce trzecie zajął zawodnik z numerem 42 Jacek Marakowski, Lewy Marakowski, Świętokrzyski. Miejsce drugie zajął zawodnik z numerem 58 Szymon Kuliński, Pakolowy. Powiem tylko tyle. Moje marzenie zostało spełnione. Nic więcej nie trzeba dodawać. Proszę Państwa, mamy to. 14 lat trenowania, nie poszło psu w budę. Nie wiem, czy tak się mówi. W każdym razie nie sposób opisać mojego szczęścia, jakie teraz mu targa. Łzy no, popłynęły niestety na scenie. Niestety, no emocje były tak duże. Wzruszenie, no naprawdę harowałem i bardzo mi zależało na tym tytule mistrza Polski. Odkąd zacząłem trenować na siłowni, to właśnie chciałem być mistrzem Polski. No i udało mi się to po właśnie 14 latach i po 3 próbach. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka. Czy z formy jestem zadowolony? Dała mi zwycięstwo, więc tak. Natomiast to jeszcze nie jest to, na co mnie stać. Muszę dociąć parę rzeczy tutaj, zwłaszcza dwójeczki. Ale jak to tutaj sędziowie mi mówili, zawodnicy sylwetkowo byłem numer jeden i dociąłem dużo lepiej niż na Mistrzostwach Śląska. W końcu 3 kilo mniej ponad. Nie wiem, czy mnie słychać, bo muzyka jest bardzo głośno, więc się drę, sorry. Ale to jest dla mnie najważniejszy puchar i spełnienie moich marzeń, więc słuchajcie, jeżeli ktoś wam kiedykolwiek powie, że czegoś nie jesteście w stanie osiągnąć, nie słuchajcie tego gnoja, bo on wam po prostu źle życzy. I też tak mówili, nie zostaniesz kulturystą, gdzie się pchasz? I co? Mamy mistrza Polski. Fuck you, hejterzy, naprawdę. Miałem, to nie mówię teraz, ale zanim w ogóle zacząłem startować w kulturystyce, no to pojawił się pomysł, żeby wystartować. No i dużo osób mówiło, Michał, gdzie ty się pchasz, tam są dużo lepsi od ciebie i tak dalej. No, jak widać, opłaciło się trenować,
zapierdzielać rano, wieczorem, w południe i tak dalej. Naprawdę dużo trenowałem, bardzo mi zależało na tym tytule. I dziękuję mojej kochanej Sandrze, bo bez niej to by się to wszystko nie dało rady tego osiągnąć. Kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Wyjdzie za mnie! Już w lipcu! W lipcu! Super! No i mamy kategorię Open Klasyka, czyli zwycięzcy poszczególnych kategorii walczą o miano najlepszego kulturysty. Pasjonaci gymu, kocham te treningi. Ostra pompa cały sezon da mocne wyniki. Praca nad sylwetką rzeźbi także twój hard ducha. Weź posłuchaj, bez wymówek banan od ucha do ucha. Podkręca muzyka, dzisiaj lecę ostro. Mocny trening my tu prowadzimy, bracie, siostro. Kocham te ćwiczenia, rekreacji, mej rzemiosło. Ostra pompa, dziś drużyna działa całą Polską. Pompa, dzisiaj na tej siłce ostra pompa, to nie spontan. To codzienna praca, tak wygląda, widzisz efekt. Kiedy samodyscyplina mocna, defekt zostaw. I na siłce wzmacnia się od podstaw, takie rzeczy. Trening siły ze słabości leczy, nie zaprzeczysz. Tutaj same się nie zrobią plecy, nie dla hecy. I nie dla tych, którzy ruchem gardzą. Cisnę twardo, plan ten ustalony, uwierz, wiem, że warto. Mam czas na to, by zawzięcie znów przerzucać ci żelazo. Robię siłę, wytrzymałość, a na koniec dodam kardio. Kiedy spalasz sobie jointa, ja wypalam 100 kalorii. Nie było samozaparcia, potem zastro to was boli. W miejscu stoisz, rzuć to, wzmocnij ciało, jakby walczy gymu. To drużyny o sile siłowni, kilka mocnych rymów. Jest rozpiska, plan i chęci, jak masz to daj suplementy. Rosnę siłę, wciąż zawzięty, bodybuilding nieprzeciętny. Brak czasu na fanaberię, ani na przedwczesne ferie. Masz tu jeszcze jedną serię, dasz radę, masz sobie werbę. Pasjonaci gymu. Zdradzę wam tajemnicę, wygrał Ariel. Ja byłem drugi w Open, brakło mi punkta do niego, więc jestem też mega zadowolony z tego, że udało mi się bardzo dobrze wypaść właśnie w klasyfikacji Open. Dla mnie to jest ogromne zwycięstwo. Z reguły moją tradycją jest to, że wypijam Redsa. W tym roku o nim może nie tyle zapomniałem, ale jakoś nie miałem takiej chęci. Ale pamiętacie szyszki? To właśnie są one. I smakują obłędnie. Dalej do mnie to nie dociera, że jestem mistrzem Polski. Zwłaszcza, że pokonam naprawdę mocne nazwiska. Chociażby Jacka, który był na trzecim miejscu, a w zeszłym roku wygrał ze mną na Olimpii. Zajął właśnie tam trzecie miejsce. No, naprawdę mocna sylwetka. Jestem zadowolony, bo no, tak jak mówiłem wam, to było moje marzenie. Udało mi się spełnić. Czekałem na to 14 lat. Nie dociera to, cholera, do mnie jeszcze. Naprawdę nie dociera. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, jakie otrzymywałem, z życzeniami powodzenia, z gratulacjami, które właśnie odczytuję powoli. No nie wiem, co powiedzieć. No, na razie nie mogę zebrać słów, więc jak dojdę tylko do siebie, to coś więcej na pewno wam powiem. A na razie chcę zjeść szyszki. Czekamy na występ Rafała. Zaraz go trzeba będzie jeszcze przygotować do wyjścia na scenę. Jeżeli on jeszcze zdobędzie złoto, to chyba umrę ze szczęścia. Podwójne szczęście. Dokładnie. No. Smacznego. Dziękuję. Nie nakrusz. Właśnie. No. Patrzcie, jaki dzik tu idzie. Siema, siema. Cześć. Siema, kurwa, udało się. No i bardzo dobrze. Zajebiście, kurwa. To było marzenie spełnione. Do trzech razy sztuka jest złota. Zajebiście, kurwa. A powiem ci tak szczerze, kurwa, ty jeszcze masz też taki zapas, jeszcze wiesz, do wyciśnięcia jesteś. No jest jeszcze teraz na tej siatce, no, pokazać taką formę, taką już kosę. No, teraz tylko wiesz, przetrzymać to i jeszcze docinasz. Zadam powiem ci, jeszcze jest dużo, wiesz, szczegółów do wyciągnięcia. To było widać jeszcze na scenie, że jeszcze jest zapas. Taką formę na Czechy, Olimpię, no i może tak powalczyć coś. Nie, no powiedz ci, to kurwa potencjał masz wpłynął, ci też masz teraz już na zapasie, jak ty kurwa wygrywasz, to powiedz ci, to wiesz. Jeszcze. Rafał się pompuje, co za mięśnie.
rzuciła. Genialnie. Troszkę cytryniówki z KFD plus sól. I takie rzeczy się dzieją. Cytryniówka z solą. Solo. Jak smakowała guma balonowa z solą? Pyszna, pyszna. Polecam. Tomasz Sztuwa, Violetta Bydgoszcz. Dobrze, dobrze. Drugi start do koła. Miejsce piąte zajął zawodnik z numerem 206, Bartosz Bryła, PSD Ołtynia. Dobrze. No teraz właśnie ta czwórka była tak mocna. Trzymaj kciuki, Sandor, trzymaj kciuki. Miejsce czwarte zajął zawodnik z numerem 248, Rafał Gumienny. Brawo, Rafał, brawo! Brawo, Rafał! Niesamowite osiągnięcie, zwłaszcza, że to jest dopiero drugi start Rafała. Patrząc później na punktację, to miał ex aequo tyle samo punktów, co trzecie miejsce. Słuchajcie, jesteśmy już po zawodach. Rafał w swoim drugim starcie zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski. Liczyłem na ten medal, ale jest, kurde, jest i tak bardzo dobrze. No, mistrz Śląska, czwarte miejsce na Polski, otarcie o podium, no to jest coś. To jest chłopak, no, który dopiero zaczyna, więc z takim startem przyszłość ma naprawdę kozacką. Z takim trenerem będziemy lecieć, latać po całej Europie, a może i świecie. Zgarnąć nie jeden taki puchar jeszcze. Jest tam troszkę psuło, tak szczerze. Drganie tej nogi. No, pozowanie pozostało wiele do życzenia. Tak, zobaczymy, jak to punktacją wyglądało, bo wydaje mi się, że tam minimalnie, no. Ale ogólnie jestem z siebie dumny i zadowolony, chłopie. Tak, ja siebie. Dzięki. Twojego mistrzostwa. No, zrobiłeś kawał dobrej roboty, pomimo tego, że byłeś chory, to na pewno też się odbiło. Ale mi się wydaje, że sylwetka była podobna. Sylwetka była dobra, ale to drganie, no, tego nie było. Chociaż wykończony był jakoś, no, nie? Też zmęczenie daje w kozie. Praktycznie mogliby nam dać klucze i możemy zamykać tą imprezę, bo ostatnia kategoria. Chyba nigdy nie siedzieliśmy tak długo. No, już się wszyscy zbierają, wystawców nie ma. Pojedliśmy już. Szyszki zjadł Rafał. Więc jesteśmy szczęśliwi, teraz tylko się trzeba okąpać. Bo się człowiek cały lepi i tyle. Jutro będzie kolejny dzień zawodu. Już jako widz. Słuchajcie, my już wstaliśmy, dzień drugi. Dzisiaj Sandra będzie się sprawdzała w roli wizażystki. Jest z nami Ela, przyszła mistrzyni Polski. Ela, powiedz, jaka kategoria? Wellness. Nowa kategoria. No, będziemy trzymać kciuki. Makijaż tu już widzę jest perfekcyjny. No, perfekcyjnie doskonały na razie. Tak? No, zobaczmy, poczekamy na efekt końcowy. Sandra mówi, że to dopiero początek makijażu. Petarda. O, akurat petarda. Petarda Karol Stuglik. Bo to jest w ogóle. O, patrzcie. Mąż Eli. Mister Karol. Też się do światła zadowolona z makijażu. Bardzo. Dobrze. Będziemy trzymać kciuki pod sceną, żeby ci tam, no, dobrze poszło. Bardzo dobrze pójdzie. Z taką buźką i sylwetką. Ma nie pójść. I co, Sandrunia? Malujemy sobie. Kolejna zawodniczka. Tak, kolejna zawodniczka. Bardzo ładną zresztą.
będzie taki brązowy, tak? Makijaż brązowy, oczy. Brązowe oko. Tak. Tak. Efekt będzie później. No zobaczymy. Dzisiaj się namalujesz trochę, nie? Tak. O której wstałaś? 4:30. No, budzik był na 4:30, troszkę tam podrzemałam, ale... No. Już makijaż gotowy. Mega zadowolona jestem. Zadowolona? No mega. Zobaczymy to bardzo mi się przy podoba. Kostiumie, jak będzie wszystko wyglądało. Myślę, że będzie grało z zielonym. Na razie piżama, ale kolor siedzi, forma jest. Ach nie, to muszę ocenić jeszcze. To za chwilę. A tu już kolejna ofiara. Jaka ofiara? Wow, makijaż niemalże skończony. Zadowolona? Pewnie. Profesjonalistka. Sandra też zadowolona? Zadowolona, no je. Jeszcze przyjrzyjmy się. Słuchajcie, dzisiaj już jest drugi dzień zawodów. No śmiem twierdzić, że jest więcej zawodników niż wczoraj. Popatrzcie, tutaj wszystkie dzisiaj kategorie takie jak bikini fitness wychodzą. Wczoraj powiedzmy fitness plażowe mężczyzn i klasyk. Natomiast dzisiaj bikini, kulturystyka, bo nie ma czegoś takiego jak kulturystyka ekstremalna. Natomiast kulturystyka powiedzmy wagowa. No same dziki, wielcy ludzie, naprawdę. Dużo mniej miejsca do rozłożenia się niż wczoraj, to zdecydowanie. Teraz zobaczymy, jak tam dziewczynom, jak dziewczyny wyglądają, które Sandra się malowała. O, już widzę tutaj dziewczyny. Piękne dziewczyny, powiedzcie mi, jak forma? A w zasadzie pokażcie ją. Pokażcie ją. Let's see. Check, please. Makijaż najważniejszy. To jest ta nasza twórczyni, nasz piękny makijaż. Polecamy, perfekt. Bateria masz jakąś zapasową? Michał, jak miejsce? Który byłeś? Nie wiem jeszcze, bo dowiem się dopiero jak przyjadę do domu. Bo byłem w finałowej 15, także. Na pewno 15 obrobiłem. Wybranka serca. Była trzecia! Woo! Gratulacje. Widać, że zjadła już cukier, nie? Strzelki już weszły! Zjadłem więcej niż można sobie wyobrazić. W dżungli! Chociaż dzisiaj w nocy była pania u cygara. Panie, tak, no. Ale ty miałeś, bo byliśmy w hotelach obok siebie. On miał wesele, my mieliśmy wesele. U nas była impreza do 5, u siebie do której? No do godziny 4. Wytrwałem do końca w moim łóżku wprawdzie, przewracając się z boku na bok. I walczył rzeczywiście z kontuzją, którą nabyłem po telefonie Michała o 11 w nocy. Sobie myślałem, kto to kurwa do mnie dzwoni o tej porze. Biegnę. No niestety mój malutki paluszek u moich pięknych stóp nadział się na łóżko. Pozbyłem się paznokcia w ten sposób. Wybacz mi, ja bym wiedział, to mnie dzwonił. Cóż, no zostanę z kontuzją. Karol, co z twoim głosem? Ty na to wesele nie wbyłeś czasem wczoraj? Nie. A, nie. Ten głos to jest... Wczorajsze wesele, to taka mieszanka tego wszystkiego. Wczorajsze wesele, ostatnia moja podróż na Malcie, mój pobyt na Malcie, gdzie troszkę się przeziębiłem, no i moja żona oczywiście dzisiaj na scenie. Kibicowałem głos. I coś pękło, coś, nie wiem, jaka struna, trzeba będzie przyczyć chyba. No, śmiejcie się. No i co to? Śmiejcie się. Wow, prawie jak naturalne. Rękaw się zmieścił, więc z łapy zmalało. Nie ma tego się czego. Proszę nie kładać tutaj. Jest i trener. Witam trenerze. Jak trenerowi się podobają dzisiaj zawody? W ogóle zawody. Bardzo wysoki poziom, mnóstwo zawodników. No rewelacyjne sylwetki, także no naprawdę ekipa nasza, która pojedzie, no
Powinna być mocna na Europie. Ogólnie, jeżeli chodzi o organizację, to jest mega, jeżeli chodzi o to zaplecze tutaj. Dużo miejsca, lustra, do tego jeszcze przebieranie, no. Robiliśmy, co mogliśmy, więc naprawdę no, przygotowanie jest perfekt, też mi się tak wydaje. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej można zrobić, jeżeli chodzi o zadbanie zawodników, bo jest naprawdę pod tym względem super. I szybko, sprawnie właśnie wychodzi. Wychodzi kategoria i raz, dwa, trzy i już mamy werdykt. Jeżeli słychać to z ust zawodnika, który wygrał swoją kategorię, jest zadowolony z organizacji, więc to ja jestem też zadowolony, że Wam się wszystkim bardzo podoba. No ale co roku Polski, co roku Śląska są naprawdę na wysokim poziomie. No tak, no. Poziom zawodników większy, to i my też staramy się, że tak powiem, dorównać do tego. W tym roku rekord. Jak co roku w sumie ostatnio, jeżeli chodzi o zawodników. 520, tak? Tak. No to na jest... Śląska 330, no to jest naprawdę. I to też taki poziom, tak. A tutaj no na Polski, jak się poogląda naprawdę i męskie sylwetki, i kultursykę, to jest na europejskim, można chciał powiedzieć. Dokładnie. Że ci, co tutaj powygrywają Polskę, no to na Europie też będą wysoko. Prawdopodobnie będą niszami. Tak, teraz dużo jest tych różnych takich Arnoldów, Olimpii i tak dalej. No dużo tam widzę w tym kierunku też zmierza naszych zawodników, no więc ja nie wiem. No, w zależności się tu trener kadry oczywiście tam bacznie czuwa nad tym wszystkim, także no na pewno będą jakieś propozycje padały ze strony tam trenera, no kogo bierzemy i tak dalej. No. Czekamy, aż się to wszystko zakończy, no ale już widzę, że już mniej więcej specjalnie mamy jakby wyselekcjonowane już kto pojedzie na z kobiet, bikini, sylwetka, które pojadą już na mistrzostwa Europy. No a teraz czekamy jeszcze, jak się zakończą kategorie te kulturystyczne, no i na pewno też jakieś padną propozycje. Paru takich zawodników naprawdę tak, tam jest. Tak, są niektórzy tak wyglądają, że normalnie już nie nawet na Europy. Na poziom świata. Tak jest, na dokładnie. Świata. Tak. No a to cieszy, że się rozwija. Tylko co mnie boli, to że w mediach w ogóle nie ma o kulturystyce nic. No, pięć wejść tutaj ale... telewizji państwowej jest. Już wczoraj widziałem, wywiady tak? były, także pięć mają takich wejść, no tu, że tak powiem, w stronę ukłon tego Fit Weekendu, targów, bo jednak no dogadali. Wiadomo, że to wszystko no, kosztuje. No ale eleganckie tutaj zrobią na pewno jakieś tam odcinki, bo wiem, że ma być pięć wejść i z naszymi tu najlepszymi zawodnikami były już wywiady, tam widziałem właśnie, także no myślę, że coś się zaczyna ruszać w tym kierunku. No. Szwedia zauważają, że jednak no, bardzo popularne to jest, tak? No. Zawodników mamy pełno tak, i tak. To odnoszące sukcesy. Dokładnie tak. Przecież jesteśmy drużynowym mistrzem Europy. Dokładnie. Byliśmy no, kilka razy, zawsze w tej czołówce. Dokładnie. No i myślę, że nie z tonu nie spuścimy. Dziękuję za wywiad. Proszę bardzo. Thank you.